Okej. Kontynuujemy w takim razie. Trzeba tutaj chyba, wiecie co, troszeczkę zwiększyć tempo. Także ja łapię pistolet i idę na robotę. Czy tam jak to było? Nakładam kominiarę. Nie mam pojęcia. Ale w każdym bądź razie tak właśnie zrobię. Jak mnie ktoś zacznie, że tak powiem, wykrywać, to wtedy się rzucę po prostu na glebę. I postaram się, żeby mnie nie wykryli. Dobra. Okej. Eksploracja eksploracją. I nam się skończyła mapa. Dobra, czyli jak widzicie, twórcy zrobili tak. Pokażmy graczom, że są bardzo duże, fajne, otwarte lokacje. Jak się okazuje, zauważcie, że to są bardzo proste lokacje, które niby wyglądają na otwarte, a są dosyć mocno ograniczone. I tak na dobrą sprawę, wraz mamy jedną ścieżkę, którą możemy pójść, więc ta wolność i swoboda jest zwykłym złudzeniem. Zauważcie, że wszystkie ścieżki doprowadziły mnie właśnie tutaj, właśnie w to miejsce. I dokładnie tam, gdzie strzeliłem tej babce w gardło, to tam muszę się teraz udać. I innej ścieżki nie ma, a wydaje się, kurczę, jaka wielka lokacja. Ile tu mamy do zwiedzenia? A tutaj nie. Podejrzewam, że tutaj teraz będzie takie miejsce, gdzie zeskoczę i już nie będę mógł wrócić. A nie, mogę wrócić w razie czego. Dobra, to pamiętajmy o tym, że można wrócić. Tutaj pewnie jest ten dół, zgadza się. Bo tam na klatce schodowej w garażach była jedna apteczka. Nówka Funkiel. Dobra, znajdziemy tą kobietę. Dobra, słyszymy kolejnych gwizdał i łów. Dobra, jedną pocelowałem z łuku, ale nie spodziewałem się. Oni są jacyś dziwni, co nie? Dobra, którego najpierw tutaj? O kurde, dużo ich tutaj się robi. Patrzył się, patrzył się. Dobra, tą laskę możemy. A nie, ktoś mnie widzi. Jakąś słabą miejscówę, wiecie? Wszyscy mnie widzą. Dobra, trzeba. Taką miałem chętkę zlać ich z pompeczki.
Nie mogłem się oprzeć. Pyk. No i już. Dobra, gdzieś ci tu maczeta wypadła. Widziałem ją. Gdzie masz tą maczetkę? A tutaj się skitrała, patrz. Zobacz ten kijaszek. Pięknie. No i już, proszę bardzo. Trochę z łuku, trochę z shota, trochę z tego. No i już. Dobrze, w takim razie tam jakieś bagienko. Tutaj jest ok, tu przeładujemy. I zobaczcie, też wygląda niby, że miejscówka jest dosyć spora, ale jak się rozejrzymy, to wcale nie do końca. Dobra, próbujmy coś z tego łuku, chyba się trzeba nauczyć. Nauczyć nawet się trzeba, bo ten łuk chyba jest spoko pod tym względem, że można sobie do niego robić amunicję, nie? Co, widzimy tu kogoś? Ja tu nikogo nie widzę. Możemy wejść tutaj, ale chyba trzeba skoczyć. To w takim razie na razie zobaczmy tam, gdzie nie trzeba skakać. O, widzicie, tu na przykład jest budynek niezabezpieczony, ale tutaj już szybki nie wybijemy i nie wskoczymy do środka. Także jak robią w ten sposób, to powinni zabić dechami chyba tą chatę. Dobra, tutaj są jakieś takie, widzę, fragmenty, gdzie trzeba po prostu zwyczajnie przekicnąć, nie ma innej opcji. Dobra, i tutaj pewnie będzie nowa horda przeciwników, którzy będą chcieli nas pobić. Ogólnie logika podpowiada, żeby uporać się ze wszystkimi po cichu, ale ja nigdy nie działałem zgodnie z logiką. Więc prawdopodobnie jak tylko zobaczę pierwszego lepszego przeciwnika, to go zwyczajnie pojadę z pompki, bo jeszcze mi został jeden strzał. A później będziemy się martwić, wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj się prawdopodobnie wchodzi do środka. Tutaj cegiełka. No i dalej mamy tylko jedną, widzę, ścieżkę do wyboru w sumie. Czyli pokrywa się to, co wczoraj pisaliście, że gra sprawia wrażenie otwartej, a później i tak jest dosyć liniowa. Tak jak to było w przypadku jedynki. Dobra, zbieramy fanty standardowo. Czyli widzisz, Red Queen, nawiązując do tego, to rozmawialiśmy na początku, co cię ominęło, to właściwie gra od jakichś mniej więcej 10 godzin wygląda i polega totalnie na tym samym. Czyli eksploruj, wybijaj kogo spotkasz i brnij dalej i tyle. No bo tutaj nic nie ma, nic do podniesienia. Tutaj też nic. Tyle regałów, tyle półeczek, tyle szufladek. A koniec końców i tak lądujemy przy czerwonych drzwiach. Okej. Ile mi to pokazuje? A, nie pokazuje. Za dużo powiadomień na telefonie. Dziesięć minutek, dobra. Jedziemy. Oszty!
Jaki wielki! To będzie jakiś boss fight. Pyk. O kurde. Ajajajajaj. Kurde, nie mam pompki wyciągnięte. No co za dziadowizna. Dobra, teraz już wiem, czego się spodziewać. Jak mnie jakiś kafar zaskoczył. Skąd on wiedział, że jestem za drzwiami i trzeba je wywalić z kopa? No i co? Taki jesteś twardziel. Oszta. No chyba żartujesz. Kurde, mnie irytuje uciekanie przed tym gościem i zabijanie tamtych dwóch. Nie mam czasu zmienić na shota. A no tak, przecież mogę tutaj wybiec. Dobra, ciebie to ja sobie rozwalę. Patrz teraz, Dark Souls Master. Pyk. Ja się, chłopie, wychowałem. O kurde, dwa ataki naraz? Ja ci tym nożykiem pocisnę. Uj. Uj. Dobra, czyli ma dwa ataki, trzeba o tym pamiętać. O, patrzcie, coś trudniejszego w końcu się trafiło, jakaś dłuższa walka. Nie, że mam naboi nagle. Oj, kurde, nie tym unik się robi. Oj, kurde, i ma jeszcze chwytańko. Jeszcze coś masz? Nie! Dobra, on jest jakiś mocny. Trzeba tu coś rozkminić, mądrzejszego. Najpierw wybiegniemy na dwór. Kurde, ten w ogóle nie odpuszcza, nie? O kurde! Skąd on strzelił? Gdzie on jest? A tutaj. Patrzcie na to życie. Coraz ducha wyzionie chyba, coś mi się wydaje. A, on tu już jest!
Kurde, nie mam czasu się uleczyć. Trzeba jakieś batoniki zjeść. Tu gdzieś leżały. Tutaj. Dobra. Musiałeś drugą ręką normalnie. Ty, o ty! Na klatę z shotguna. Nie ma problemu, proszę bardzo. Ile pani ma tylko fabryka? Cutscena będzie. Dobra, biorę swój sztylecik. O kurde. Niby tylko trzech gości, co nie? Ale jeden z shotem, drugi z łukiem, a trzeci jakiś kurde tank, nie wiadomo co to za jakiś brawler. Ciężki do pokonania. Coś jeszcze wypadło z niego. O, nożyczki. No dobra. Gdzieś tu może jeszcze jakieś były rzeczy? Chociaż nie, ja tu w miarę wszystko przeeksplorowałem. No, powiem wam, to był chyba taki fragmencik, jeden z tych trudniejszych, bo miałem tutaj ze 4 śmierci chyba nawet. To do tej pory przez całe 20 godzin grania nie miałem 4 śmierci. Chyba. No, może miałem jakieś takie przypadkowe. Okej. No i ciekawy to był motyw. Bardzo mi się podobał, że... taka sielana, zwiedzamy sobie, podnosimy jakieś pierdoły. A tu nagle, kurde, za drzwiami gostek z jakimś kill-offem. No, ciekawe. Ciekawe, jak on by się przemienił w zombiaka, co to by z niego wylazło. Pewnie jakiś purchlako człapacz. Dobra, czy to jest sens, żeby tu zaglądać jeszcze w tym odcinku? No jest, kurde, 2,5 minutki jeszcze. Siemano Wrona, witam serdecznie. No i tutaj powiem wam, że w takich sytuacjach, kiedy jeden nas ściga, dwóch do nas strzela. O, i tutaj na przykład już nie wrócimy do poprzedniego tego. Jeden nas ściga, dwóch do nas strzela. I nie ma czasu na leczenie, kurczę, bo ono długo się jednak tymi apteczkami leczy. Jeszcze ci tam cały czas coś wygwizdują. Dobra, tu mamy jakieś schody do góry. Próbujmy coś tutaj tworzyć. Tłumiczek. Można by zrobić jeden. Naprawimy sobie nożyk. No i widzicie, też jakiś garażyk, niby większa troszeczkę lokacja, jakoś taka tego, a tutaj w sumie i tak mamy wraz jedną ścieżkę. Ale nie narzekam, powiem szczerze. Ja czasami w takich grach, gdzie jest jakaś fajna fabuła, dużo takiej akcji, powiedzmy, jak tutaj, no to ja lubię być prowadzony za rączkę. Nie chce mi się aż tam tyle biegać. Więc ogólnie, no, wydaje mi się, że tutaj... O, super, wskoczyłeś sobie na śmietnik. Nie no, genialne to było. Po cholerę po tym śmietniku biegłaś, przez ciebie nie mogłem przeskoczyć. Wymyśliła. Chociaż i teraz widzę, że ja sobie wymyśliłem, bo tu jest klatka schodowa. Można było wejść normalnie jak człowiek. To co, może jakąś karcioszkę byście dali? A kurczę, nie dali. No to nie w takim razie. Może tutaj, za biureczkiem? Nie, aż tak by jej chyba nie skitrali. Dobra, idźmy tą klatką schodową. Zobaczę, czy na klatce nic nie położyli. Bo wiecie, mogli gdzieś tutaj coś ukryć. Ale nie ukryli.
Dobra, czyli tu i na górkę. Dobra, na górkę idziemy w następnym materiale. Na streamie oczywiście zostajemy.